Witajcie, kolejny odcinek Historii według Łopka jest nagrywany w Golubiu Dobrzyniu i tutaj spotykam Szymona Wiśniewskiego, wybitnego regionalistę, człowieka, który połączył te dwa miasta historycznie, odnajduje wiele takich super perełek. Szymon, dlaczego warto przyjechać do Golubia Dobrzynia i masz na to 3 minuty. Czas ruszy. Golub Dobrzyń to miasto bardzo wyjątkowe. Warto przyjechać do Golubia chociażby, żeby zobaczyć zamek golubski, który powstał w średniowieczu, a później został przebudowany na styl renesansowy, między innymi przez siostrę króla Zygmunta III Wazy, Annę Wazównę, czyli kolejna postać, która jest związana z Golubiem, Dobrzyniem, Zbrodnicą, ale również z Toruniem. Warto przyjechać do Golubia Dobrzynia, bo to miasto pogranicza, ja tak to potocznie nazywam, ponieważ Golub i Dobrzyń to kiedyś były dwa osobne miasta, które dopiero po II wojnie światowej zostały połączone w jeden organizm miejski i będąc w Golubiu Dobrzyniu można właśnie zobaczyć, jak kiedyś wyglądała historia granicy. Golub leżący w zaborze pruskim, niemieckim, Dobrzyń leżący w zaborze rosyjskim. Do dzisiejszych czasów z tej granicy może pozostało niewiele, ale warto na przykład... Ale komora celna, w której uczysz, tak, pozostała. Jest komora celna, jest granica diecezji. To jest taka jedyna granica, która przetrwała do dzisiaj. Golub leżący w diecezji chełmińskiej, Dobrzyń leżący w diecezji płockiej i Włocławek, również tutaj nam diecezja włocławska także się do tego naszego terenu zbliża. Dlaczego mieszkańców Dobrzynia nazywano Bose Antki? Zresztą tą nazwę rozciągnięto na cały teren zaboru pruskiego. Dlaczego te Bose Antki? Bose Antki między innymi dlatego, że mieszkańcy Dobrzynia przechodzili do Golubia robić zakupy, przepływali przez Drwęce, przechodzili boso i wychodząc właśnie z wody mieszkańcy Golubia widzieli mieszkańców Dobrzynia na boso. Warto też powiedzieć o innym określeniu bosych antków, czyli pipuny. To jest bardziej takie określenie nasze dobrzyńskie, golubsko-dobrzyńskie. Pipun to mieszkaniec Dobrzynia, a określenie pipun pochodzi od toastu, który wznosili mieszkańcy Dobrzynia. Stukali się szklankami, kieliszkami i mówili pij pan. Stąd jest pipun. Dzięki. A powiedz mi, a czy na zamku dają dobrą kawę? Na pewno, zaraz się przekonamy, więc zapraszamy, też jest restauracja zamkowa, w każdym razie na pewno coś dobrego tam skorzystamy. Dobrze, w takim razie idziemy na zamek w Golubiu Dobrzyniu.